Od momentu zawetowania ustaw sądowych w 2017 roku co kilka miesięcy Sejm uchwala kolejne w tej sprawie kompromisy. Każdy oddaje pola tym, którzy od 2015 roku de facto nie uznają wyników wyborów w Polsce. Od opozycji w parlamencie przez część zdatowanego z nią środowiska sędziowskiego po Unię Europejską. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał, że sprawy sądownictwa nie są unijnymi kompetencjami. Kolejne szantaże mają ułatwić powrót tych, którzy pokornie słuchają Berlina. Ta ustawa to nie kompromis, lecz kapitulacja naszego państwa wobec Unii Europejskiej. Minister Ziobro od początku mówił, że każde ustępstwo w sprawie reformy sądów doprowadzi do sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy. Dlatego jest atakowany, bo od lat ma rację. Ustawa ta pozwoli bezkarnie w świetle prawa podważać wyłączne prawo prezydenta do powoływania sędziów. Narusza bezpośrednio co najmniej 12 wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jest przygrywką do chaosu i kolejnych szantaży. Skoro ta taktyka działa, to dlaczego przeciwnicy Polski mieliby z niej nagle zrezygnować?